Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które w ostatnim czasie było najczęściej zadawane, więc mam nadzieję, że w końcu rozwieję wszelkie Wasze wątpliwości i dowiecie się, co takiego się stało w moim życiu, że tak się zmieniłam. A jak już jesteśmy w temacie zmiany stylu, to dla wszystkich miłośników zakupów przez internet, a w szczególności dla tych, którzy kochają zakupy na AliExpress, tak jak ja, mam dzisiaj tutaj taką paczkę z okazji największego święta zakupów na AliExpress, który odbędzie się 11 listopada, czyli już w tą niedzielę. Ale uwaga, już dziś możecie odebrać swoje kody zniżkowe, wystarczy, że wbijecie do linka poniżej i tam dostaniecie dodatkowe kupony na zakupy, na największe wyprzedaży na AliExpress, gdzie aż 70 tysięcy sklepów robi właśnie taką wielką wyprzedaż. Także nie zmarnujcie tej szansy, bo promocja trwa właściwie od 10 listopada już, od godziny 14 i kończy się 11 listopada, dlatego korzystajcie, bo jest naprawdę duża różnica w cenie. Podoba mi się to, że zawsze na AliExpress wszystko jest fajnie posegregowane i mogę znaleźć wszystko, czego szukam. I nie myślcie sobie, że ten vlog znowu będzie o ubraniach, bo tym razem skusiłam się również na inne produkty z AliExpress, słuchajcie. Bo w tej promocji nie tylko są ubrania, ale jest tak naprawdę wszystko. Jak dobrze wiecie, ubrania na AliExpress kupuję od lat, maskotki również kupuję od lat, ale jeszcze nigdy wcześniej nie zamówiłam żadnych sprzętów. I tym razem z polecenia moich znajomych youtuberów skusiłam się, bo oczywiście była promocja i teraz na tej promocji również możecie dostać te słuchawki. Ale dlaczego skusiłam się akurat na nie? Słuchajcie, tak się składa, że mam małe uszy. Takie wyznanie tutaj teraz przed kamerą. I każde słuchawki zawsze mnie gniotą, strasznie bolą mnie później uszy w środku i unikam słuchawek takich dousznych. Ale są one, nie oszukujmy się, najwygodniejsze, szczególnie w trakcie podróży. Więc te słuchawki spełniają wszystkie moje potrzeby, bo tak, po pierwsze, bardzo często podróżuję, tak? Więc zobaczcie to. Wiecie, co to jest? To jest wejście do słuchawek w samolocie, słuchajcie. Jest to przejściówka. Zwykle jak podłączałam takie swoje słuchawki od telefonu, no to zwykle działała jedna słuchawka. Jak podróżujecie samolotem, to wiecie, że tak jest. I wtedy dają zawsze w samolotach takie słuchawki z takim właśnie wejściem. A tutaj wyszli naprzeciw moim oczekiwaniom i mam tą przejściówkę. I oprócz tego, czyli właśnie ta najważniejsza też kwestia, że można sobie dobrać swój rozmiar ucha. I to jest dla mnie no, najważniejsze, bo jaką mam przyjemność ze słuchania muzyki, kiedy bolą mnie uszy. Więc naprawdę mega się cieszę, no i wyglądałam ogólnie elegancko. Cena jest też bardzo dobra, więc polecam Wam. Druga rzecz, też z polecenia mojego znajomego youtubera. I też na podróż. Wybrałam sobie torbę. Słuchajcie, jest to bardzo płaska, mięciutka torba. Zobaczcie. Tu już oczywiście włosy mojego psa. Jest to torba taka, która mieści mojego małego laptopa, którego zawsze mam w podróży. Więc jest ona naprawdę spoko i kosztuje bardzo mało, moi drodzy, więc możecie skorzystać z tej oferty, no bo później, wiadomo, tam są na AliExpress jakieś nowe oferty, ale nigdy nie są aż tak wielkie, jak 11 listopada. Pamiętajcie, jest to największe święto zakupów na AliExpress. Tym razem nie zrobiłam aż takich dużych zakupów na AliExpress, ale dlaczego? No bo też chcę skorzystać z promocji z 11 listopada, więc więcej zamówię sobie 11, wszystko na promocji, prawdopodobnie Wam to też pokażę. Kupiłam też sobie taką kurtkę i miałam w sumie specjalnie oczekiwania co do tej kurtki, bo teraz z powrotem modny jest sztruks. Jest to na razie coś zupełnie nowego, jeszcze nie każdy się przekonał, ale ja właśnie chciałam się przekonać. Więc sztruks plus oczywiście pudrowy róż, już nieraz mówiłam, że pudrowy róż to jest mój ulubiony kolor. No i ta owca. Oczywiście no nie jest to z prawdziwej owcy, ale kurteczka kosztowała niewiele i jest taka, jaką chciałam. I druga kurteczka, jaką zamówiłam, to jest czarna, jeansowa, cała czarna, słuchajcie, z kapturem. Koniecznie chciałam, żeby był kaptur. Bardzo często tego typu kurtki jeansowe mają kaptur w innym kolorze. I to mi się tak średnio podoba. Chciałam, żeby była cała jeansowa. Zwykle te jeansówki czarne, ja też taką mam, ale jest z kołnierzykiem. I tym razem udało mi się wyhaczyć taką. Jest bardzo fajna i jest taka oversize'owa. Przechodzimy do tematu, bo wiem, że czekacie. No więc co takiego, mamiko, się wydarzyło, że tak się zmieniłaś? Moi drodzy, zacznę tak jak zawsze.
Czyli, co się wydarzyło? Mamiko w tym roku w grudniu 11, pamiętajcie? Czyli dokładnie miesiąc po największej wyprzedaży na AliExpress Mamiko ma urodziny. 28. Mamiko urodziła się w roku 90 i Mamiko już trochę się starzeje, mimo że jest młoda duchem. Natomiast, no wiecie, tak wizualnie zawsze mi mama mówiła: czarny postarza, nie farbuj włosów na czarno. Ja farbowałam włosy na czarno od 17 roku życia, moi drodzy, czyli ponad 10 lat. Więc uznałam, że już jestem tym zmęczona, bo słuchajcie, moje włosy rosną tak szybko, że po 3 tygodniach już zwykle musiałam farbować włosy. Dziewczyny, które są blondynkami z natury, wiedzą, o czym teraz powiem. Blondynka, która farbuje włosy na czarno, odrost ma widoczny bardzo szybko i mój przedziałek wyglądał, jakbym była tutaj, jakbym miała tak wygolone, wiecie, jakbym miała przedziałek wygolony, więc bardzo mi się to nie podobało, musiałam wiecznie sobie psikać takim sprayem do odrostów, dlatego no tak stopniowo chciałam schodzić z tego koloru. Ja oczywiście w trosce o moje włosy nie chciałam, żeby one się zniszczyły rozjaśnianiem. Teraz się tłumaczę, dlaczego rozjaśniałam włosy, ale ogólnie dlaczego zmieniałam styl. Moi drodzy, ja miałam taki okres w życiu mroczny, wyglądałam tak mrocznie. Była to taka stylizacja do sesji zdjęciowych bardziej, chociaż przez to kombinowanie do sesji zdjęciowej bardzo się wkręciłam w te klimaty i też bardzo często do takich codziennych stylizacji gdzieś ten mrok wchodził. Za tamtych czasów, Jezus, ile to było lat temu, z 5 lat temu, mój makijaż, ludzie mówią, że teraz się mocno maluje. Teraz się mocno maluje, jak mam pomalowane usta, tak jak teraz, i wyglądam, o Mamiko, jaka tapeta. Ale nie, kiedyś malowałam się o wiele, wiele mocniej. Ja, słuchajcie, z natury mam jasną karnację, ale nie aż tak jasną, jak miałam wtedy. Ja się pudrowałam na biało, włosy miałam czarne, więc wyglądałam czasami naprawdę jak śmierć. I wtedy to było dla mnie ok, ale słuchajcie, zaczął się taki czas u mnie, nie wiem dlaczego, ciężko jest mi powiedzieć. Nie miał nikt na to wpływu, nikt mnie nie namawiał, nikt mi nie mówił: Mamiko, nie wyglądaj tak, bo jednak ta moja alternatywa była zawsze czymś ciekawym wśród widzów. Do dziś mi widzowie piszą: Mamiko, wolałam cię w czarnych włosach, ale ja nie chciałam robić czegoś wbrew sobie. Zresztą, jak dobrze wiecie, ja zwykle robię to, co na samą ochotę, jeżeli to jest zgodne jakby ze wszystkimi i nikomu krzywdy tym nie robię. I ta cała zmiana, może nie wiem, wewnętrzna, nastąpiła w momencie, kiedy ja któregoś dnia, będąc wśród jakiegoś tam grona ludzi, czułam się jak taki klaun, wiecie, jak taki przebieraniec. Kurczę, co się takiego stało? Przecież ja tak bardzo lubiłam tą swoją taką stylówę. Nie wiem, jak ją nazwać, bo to też nie było tak typowo gotycko. Ja chyba, ja chciałam wyglądać jak taka lalka z nastroszonymi włosami, z taką wielką głową. Były takie lalki z takimi wielkimi głowami. Zresztą są, jest pełno lalek tego typu. No i bardzo też właśnie zasłaniałam jakby swoją figurę, bo chciałam być taka lalkowa, nie chciałam być kształtna. Żeby, wiecie co, bardzo ważne jest, żeby lubić siebie. No i tak to po prostu jest, że ludzie z wiekiem się zmieniają. Ja teraz nie mówię, że jestem stara, chociaż bardzo często to mówię, ale ja już nie jestem zbuntowaną nastolatką. U mnie ten buntowniczy czas trwał dosyć długo, bo no ja już, tak jak mówię, mam 28 lat, a jakieś 5 lat temu jeszcze byłam taka mroczna i dopiero teraz zmieniłam kolor włosów. No wiadomo, kolor włosów nie był jakby odzwierciedleniem tego buntu, chociaż w pewnym okresie pewnie tak, ale teraz rok temu już nie byłam tą zbuntowaną nastolatką, byłam świadomą kobietą i zawsze staram się, żeby czuć się dobrze ze sobą, żeby spojrzeć na mnie w lustro i myśleć sobie: nie no, wyglądam spoko. Ludzie tak mówią: o, nie skupię się tak na wyglądzie, to nie jest najważniejsze, ale nie oszukujmy się, nie bądźmy hipokrytami, bo to jest ważne. To, jak wyglądamy, dodaje nam też pewności siebie. Na przykład jak ja miałam, teraz sobie wyprostowałam zęby, jak miałam bardziej zęby takie, nie takie proste jak teraz, no to nie byłam taka pewna siebie, żeby się uśmiechać do zdjęć i tak dalej, a teraz z dumą, słuchajcie, uśmiecham się do zdjęcia, mówię tutaj do was i nie wstydzę się tego, że gdzieś tam te zęby nie są tak proste, jakby mogły być. No i myślę, że jest wiele osób, które nie lubi czegoś w sobie, są to czasami jakieś drobne mankamenty, które staramy się zasłonić, ale słuchajcie, ja doprowadziłam do tego stanu, że z normalnej blondynki o normalnym kolorze skóry stałam się czarną wiedźmą, która ma nieprzyjemną aparycję, przeraża. Ja według mnie osiągnęłam pewną skrajność.
zaczęłam zasłaniać to, jak wyglądam na serio. Zaczęłam sobie malować oczy tak, żeby wyglądały inaczej. Chciałam być po prostu kimś innym. A w środku byłam tą zagubioną myszką, która tak naprawdę nie wie jak powinna wyglądać, nie potrafi odnaleźć tego swojego takiego naturalnego piękna. Mówiąc naturalne piękno, pewnie zaraz powiedzą, o, gdzie tu natura, rzęsy doklejone i tak dalej. Ale, moi drodzy, ja się tak dobrze czuję ze sobą. Przedłużone rzęsy, to nie jest nic złego, w dzisiejszych czasach to jest normalka prawie, że albo sobie ktoś dokleja rzęsy, albo sobie ktoś maluje rzęsy. Ja jestem na tyle wygodna, że sobie te rzęsy przedłużam, więc nie będę już przedłużać tematu. Rzęsy będę. No więc ja nie będę już przedłużać tematu, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Myślę, że dziewczyny w moim wieku też parę lat temu przechodziły taki bunt. Teraz troszeczkę się zmieniają, odnajdują swoją drogę. Ja oczywiście nie mam nic do tego, że ktoś lubi się tak przebrać, lubi być taki rzucający w oczy. Ja też wtedy chciałam być rzucająca w oczy, mimo że z jednej strony chciałam się wyróżniać, nie chciałam lubić tego, co wszyscy, a z drugiej strony nie chciałam, żeby jakoś specjalnie na mnie zwracano uwagę. I wtedy miałam takie wrażenie, że kurczę, dlaczego oni mi nie dadzą żyć, dlaczego oni się tak na mnie patrzą, dlaczego oni mnie komentują. Ale to nie jest nic dziwnego, jeżeli ktoś wygląda inaczej, ale jeżeli ktoś się z tym dobrze czuje, jak najbardziej. Teraz się czuję dobrze i bardzo dużo osób zauważyłam, że też to widzi, bo mi piszecie wiadomości, że widzicie, że jestem szczęśliwa, że jestem zakochana. I jeżeli komuś się nie podoba mój aktualny wygląd, to okej, ja to rozumiem, nie musi się podobać, szanuję wasze opinie i tak dalej, ale no ja będę zawsze wyglądała tak, jak czuję, tak jak chcę, nawet jeżeli to się nikomu nie podoba. Bo przecież jak mojej mamie mój dawny wizerunek się nie podobał, to wcale jej nie słuchałam i wyglądałam jak chcę. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu linka do najfajniejszej rzeczy na AliExpress, jaką znaleźliście, a być może i ja to zamówię. Także pamiętajcie o promocji, klikajcie w linka poniżej i korzystajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, pa!